Zbójno w powiecie koneckim. Zbójno, a właściwie całe Świętokrzyskie, rządzi w świecie karpi. Rybnych gospodarstw jest u nas blisko 150. W większości hodowane są w nich karpie, które trafiają na stoły wigilijne w południowej Polsce. 100 lat temu w pobliskiej Rudzie Malenieckiej profesor Franciszek Staw wyhodował karpia królewskiego. Jego znakiem szczególnym był brak łusek. Dlatego teraz hoduje się je na całym świecie, nie tylko ze względu na te łuski, a właściwie ich brak, ale głównie z powodu smaku. Jego tajemnica tkwi w hodowli. Tych świętokrzyskich karpi nie karmi się granulatami czy sztucznymi karmami, ale zbożem, jęczmieniem, pszenicą i żytem. I to przez 3 lata. W pierwszym roku osiąga wagę 8-10 deka, to już jest dobrze. W drugim roku jest to kroczek. On ma 20-30 deko, a dopiero w trzecim roku karp dochodzi do wagi 1,20 kg, 1,50 kg. Ale ten rok był wyjątkowo trudny dla hodowców. Musieli zmagać się z przyrodą, suszą i kłusownikami. Pierwszy raz od 37 lat, jak ryby hoduję, woda w stawach potrafiła się nagrzać do 32 stopni. To było coś nie do wyobrażenia i nie było z tej wody skąd dopuścić. W tej chwili siatkę taką złodziejską dla złodziei można kupić na giełdzie, gdzie tylko się chce. A jak była tak ciepła woda, to i nie było tej wody w stawach, była płytka. Oni wpływali łódkami, czy tak wpływali, zastawiali siecie i w ciągu godziny, dwóch w takiej sieci potrafiło się znaleźć 100-200 karpi. Susza nie tylko była, ona trwa do tej pory. Hodowcy nie mają skąd dobrać wody, dlatego tak bardzo obawiają się suchej zimy. Bez śniegu nie będzie wody do zalania stawów. Te trudności składają się na przewidywaną cenę tegorocznych karpi. Około 16 zł za kilogram. A w naszym studiu Ryszard Zawadzki, hodowca karpi świętokrzyskich. Hodowca, jak widzieliśmy w materiale, z olbrzymim doświadczeniem. Panie Ryszardzie, no faktycznie ta hodowla karpi to nie taka prosta sprawa. Wydaje się, że kupić karpia żaden problem, a tymczasem niekoniecznie. Panie redaktor, powiem tak, ja hoduję ryby już od 37 lat i przeżyłem w tym czasie dwie ogromne susze. 2015 rok, straszna susza, ale już jesienią spadły deszcze, już była woda. W tej chwili ta susza trwa. Całe lato od nim było odpowiedniego deszczu i w tej chwili ta susza trwa. A do odłowów jest potrzebna woda, do magazynów rybackich, gdzie musi woda wpływać i woda wypływać, dostarczać świeży tlen. I tej wody nie ma. Jeszcze masę gospodarstw rybackich do tej pory, co to nigdy się nie zdarzało, jeszcze nie odłowiło ryb, bo nie ma wody na zasilanie magazynów rybackich. A tak jak powiedziałem, musi wpływać i wypływać duże ilości wody. Nie ma. Jest katastrofalna susza i po raz pierwszy od 37 lat woda u mnie w stawach w tym roku osiągnęła temperaturę 32 stopni. To jest coś niewyobrażalnego. W tak ciepłej wodzie brakuje dramatycznie tlenu. Musieliśmy wszystko robić, żeby te ryby uratować. Natlenianie było i aratorami, i pompami. Czym kto mógł? Łodzie żeśmy wyposażyli w silniki. Pływaliśmy, żeby podnosić fale i ta woda się napowietrzała. No uratowaliśmy te ryby. Natomiast w Czechach jeszcze gorzej jest. Czechy poniosły ogromne straty w materiale zarybieniowym, kroczku, na rybku i rybie towarowej. A Czesi są drugim po nas producentem karpia w Polsce. No ale mimo tych wszystkich trudności musieliśmy to pokonać, no bo trzeba dostarczyć tę rybę na rynek. No przecież z tego żyjemy. I ponosiliśmy z tego tytułu ogromne koszty. Raz, że kłusownicy, te sieci są dostępne na giełdach, w sklepach. No tak nie może dalej być, no bo przez narzędzie kłusownicze wpływają, czy wchodzą do wody, bo małe ilości tej wody były, to można wpłynąć. Zastawiali sieci, no i w ciągu godziny, dwóch 100-200 karpie wyciągali. No nie jest to możliwe upilnować, bo to są duże obszary, 50, 100 hektarów, 40. No jak upilnować? Bez przerwy trzeba byłoby chodzić i pilnować. Czyli na domiar złego ta pogoda jeszcze na dodatek pomaga kłusownikom. Pogoda im sprzyjała, tak, im sprzyjała. No i także mimo tego, tych wszystkich trudności, no około 18-20 tysięcy ton tej karpi wyhodowaliśmy. Pięknych, dorodnych karpi i ja uważam, że jest to najlepsza ryba w tej chwili na rynku. Proszę, zaraz to uzasadnię. Proszę Państwa, żeby karpia wyhodować, to trzeba aż 3 lat.
To nic w przyrodzie tak długo nie rośnie jak karp. Dzisiaj świnia 100 kg, 3 miesiące, kura 6 tygodni jest na rynku, a no, 3 lata... Też moglibyście wyhodować sobie karpia w ciągu roku zapewne, ale... Ale, dobrze pani tu zauważyła, gdybyśmy karmili granulatami ze sterydami wzrostu i innymi tam różnymi środkami chemicznymi, on nie rośnie, on puchnie. Ale my hodujemy takiego karpia, najlepszego tutaj, że on dostaje pszenicę, jęczmień i żyto. To są trzy podstawowe zboża, które karmimy. I taki karp na patelni można go przewracać kilka razy, bo się nie rozkruszy. Natomiast ten karp, taki tani, to nie da się dotknąć na patelni. On się rozlatuje, bo on nie rośnie, tylko puchnie. I takiego karpia żywionego zbożem można wyhodować maksymalnie do tony, ale to już maksymalnie, ale przecięcie 700-800 kilo. Natomiast żywiąc go granulatami, nawet 4 tony, no to proszę państwa, i o rok krócej, no to coś za coś. Albo 2 złote więcej, albo 2 złote mniej, ale je się zdrowym, ekologiczną żywność. No właśnie miałem mówić, że to jest na pewno przy okazji zdrowsze. Czyli mamy pewność, bo nie zawsze tak jest, jak idziemy do sklepu, kupując mięso, nie wiemy skąd ono pochodzi, jak ono powstało. Tutaj kupując tego karpia, mamy pewność, że to jest mięso zdrowe, w naturalny sposób wyhodowane. Tak. Przy każdym stoisku, proszę państwa, gdzie będą takie karpie nasze sprzedawane, musi być certyfikat. Z aktualnymi pieczątkami, z podpisami zarządu. Jeśli taki certyfikat będzie miał hodowca, to proszę wierzyć, że te karpie rzeczywiście są żywione naturalnie. Tak jak to 100 lat temu wyhodował profesor Staw, tego karpia słynnego w Rudzie Maleniewskiej. Też go wtedy nie znali jeszcze granulatów. Żywili go zbożem. I jest to przepyszne, zdrowe, ekologiczne mięso. Pewne tego certyfikaty są, nie da się ich podrobić? Co roku są inne. Co roku są. Tak, robimy, że co roku są inne, podpisujemy to i bardzo to przestrzegamy. Kto tam tylko się wychyli, to już nie ma takiego certyfikatu i niech idzie, kupuje tego tańszego karpia. No a nasz rynek jest zalewany różnymi karpiami. Skąd tylko się daje. Skąd najczęściej? Proszę państwa, i ze wschodniej granicy przyjeżdżają masowo, no... Te karpie. Nie da się karpia wyhodować, żywiąc go przez 3 lata, żeby on kosztował 9 czy 10 zł. To jest absurd. To jest no, nielogiczne nawet. I tak jak powiedziałem, tonę albo 4 tony. Jak jest 4 tony, może opuścić, prawda? No i wtedy się kupuje takie jedzenie, byle jakie. Dobrze, powiedzmy jeszcze o tych problemach hodowców. Czy widzicie jakieś rozwiązanie dla was, żeby... ta hodowla zaczęła się opłacać. No właśnie. Tu jest sprawa, proszę państwa, supermarketów. Im nie zależy na tym, skąd ten karp przyciągnąć. To jest tradycja od wieków. Mamy karpia na wigilijnym stole. I oni zaniżają cenę. No to poprosili mnie parę lat temu. Ja im przedstawiłem sprawę, że kosztowało wychowanie karpia 8,50. Mówię 2 zł, tylko chcemy zarobić na kilo. No za 3 lata 2 zł to minimalna sprawa. A dyrektor mówi, proszę pana, mogę panu dać 7,90. To jest tak faktycznie było. No to koszt niżej produkcji, no to jak oddam te ryby, za co zapłacę podatki, za co wyżywię rodzinę? No klapa. No a im nie zależy na tym. Każdy przychodzi i chce na tym wigilijnym stole mieć tego naszego złotego karpika. No właśnie, czy to tylko wigilia, czy sprzedaż karpia też gdzieś w ciągu roku funkcjonuje? Jest to tak, jak już powiedziałem, karpia hodujemy aż 3 lata. Odłowy są zawsze, zaczyna się w październiku i tego nie można tak wyprodukować, ile się chce i w jakiej, no nie można, bo trzeba stawy spuszczać, a odławiać pojedyncze sztuki, no to jest bardzo ciężka sprawa. Na pewno jest ten rynek, już ludzie się przekonali, że ten karp jest dobry. I kupują. Ja mam zamówienia przez cały rok. No odsyłam do października, bo to są wielkie trudności. Ale już te kolejki są. No ludzie przekonali, że ryba karmiona nie granulatami, tylko naturalnymi paszami, jest to idealne, zdrowe, ekologiczne mięso. Jeszcze wróćmy do tematu problemów. Czy państwo działacie w jakiś sposób? Próbujecie wpłynąć jakoś może na rządzących, żeby ta hodowla
przynosiła wam zyski, a nie staramy tylko po się, staramy się, no ale co tu zrobić z takimi potęgami, jak są supermarkety? One zniszczyły już nasze sklepy, nie ma naszych sklepów. Czyli opłaca oni się hodować, czy nie opłaca? W tej chwili, szczerze mówiąc, bardzo mizernie. No, ja nie sprzedaję im tych karpi, bo ja sprzedaję taką cenę, jak mnie jest wygodna i coś na niej zarobię. A kto tam dostarcza, no to na zagładę idzie. Gdzie będziemy mogli was znaleźć przed tą Wigilią, o, proszę powiedzieć, jeszcze tak, tylko naszym widzom. Takie stoisko będzie na osiedlu Nowinach i na Podkarczówce w patio. Tam będzie moje stoisko i ja państwu gwarantuję, że jak kupicie tą rybę, naprawdę nie ma lepszego jedzenia. To i my apelujemy Panta. O to, żeby najlepsza. Tą najlepszą rybę kupować, żeby nie kupować podróbek, bo podróbki, jak sama nazwa wskazuje, no nie są oryginałami, nie są tak dobre jak oryginały. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. To jest chyba najlepszy sposób, żeby pomóc hodowcom, czyli po prostu apelować i zachęcać do tego, żeby po oryginały sięgać. Ja już tak cały czas myślę o tym smażonym karpiu. Teraz, no, już wkrótce. Teraz oddaję tobie prowadzenie, ja muszę pomyśleć. No, jak już się najemy przy tym wigilijnym stole, to można też pośpiewać. Teraz będzie co nieco o muzyce, ale nie tylko o muzyce świątecznej, o tej muzyce, która na co dzień się pojawia. Ale obiecaj, że zaśpiewasz jakąś kolędę chociaż? Nie. Dobrze, ja jednak wolę, żeby zostali przy nas widzowie, bo zobaczmy materiał przygotowany przez Urszulę de Geyde.